Nowy Jork, każdy chce być stąd. Nowy Jork to na loterii los. To jest bardzo trudna rzecz, by produkować spektakl. Mam niesamowite szczęście, że znalazłam wspaniałych aktorów, wspaniale tańczących, śpiewających, którzy kochają te czasy. Znaleźć miejsce takie jak Teatr Roma, które jest najfantastyczniejszym miejscem, które kocham, które gram od 8 lat. Zgodę wszystkich, żeby to się wydarzyło, prawa do rzeczy. No, bardzo dużo składowych, ale się udało. Ja bardzo dawno czekałam na taką propozycję i strasznie się cieszę, że ona przyszła, ponieważ zawsze to śpiewanie mi towarzyszy już od parunastu lat. Więc się czuj, czy góra, czy dół, przez ulicę i przez życie próbuj. Przyznam, że tak, że taniec był dla mnie najtrudniejszy. Ja uwielbiam tańczyć, ale nigdy nie mogłem się poddać jakiejś choreografii. Tutaj muszę się wpisać w choreografię wymyśloną przez kogoś i mam z tym straszny problem. A gdyby wszyscy tak wciąż dawać, a nie brać już za... Jest oczywiście dużo zabawy, dużo humoru, dużo żartu, ale gdzieś pod spodem są jakieś dwuznaczności, jest satyra na współczesność, są jakieś takie puszczanie oka do widza, wiecie o czym mówimy, ale są też piosenki utrzymane w innym klimacie, bardzo serio, a nawet takim mrocznym. Trochę, żeby zrównoważyć ten klimat zabawy, ale też trochę dlatego, że temat, o którym to mówimy, no też jest taki dosyć poważny. Kochani internauci, jeśli kochacie Nowy Jork, to koniecznie przychodźcie do Teatru Roma, Nowa Scena, na nasz spektakl Nowy Jork Prohibicja. A ci, którzy jeszcze nie poznali Nowego Jorku, bądź nie do końca go kochają, to na pewno jak przyjdziecie na nasz spektakl, pokochacie go, pojedziecie do Nowego Jorku, a do nas przyjdziecie 2, 3, 5, 10 razy.